Przede wszystkim chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia panu dyrektorowi i wszystkim pracownikom naszego Muzeum Historii Katowic. Naszego, bo właśnie utożsamia się bezpośrednio z naszym miastem, choć przecież artefakty, które są zbierane, informacje, to informacje nie tylko o naszym mieście, ale o całym regionie. I to jest piękne, bo uzupełniamy się z innymi jednostkami, które powinny pamiętać o tych wszystkich ważnych sprawach dla rozwoju naszego miasta i całego regionu. Patrząc na 40 lat historii Muzeum Historii Katowic, to można powiedzieć, że to jest ciągły rozwój. Podobnie jak to miasto, rozwija się cały czas, a muzeum również powiększa swoje zbiory, powiększa swoje siedziby, bo przecież wiele różnych punktów na mapie Katowic jest punktami, którymi zajmuje się Muzeum Historii Katowic. A trzeba jeszcze powiedzieć o jednej ważnej sprawie i misji muzeum. To również misja edukacyjna. Poza wielkimi, wspaniałymi pracami naukowo-badawczymi, to również edukacja dzieci, młodzieży, to również wiele różnych wydarzeń dedykowanych naszym mieszkańcom, seniorom. Naprawdę cieszy serce, jak widzimy, ilość wykonywanej pracy przez pracowników Muzeum Historii Katowic. A jaka przyszłość? No przyszłość dalszego rozwoju. Niech kwitnie i rozwija się nasze wspaniałe Muzeum Historii Katowic. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę i do zobaczenia może w lepszych czasach, na pewno w lepszych czasach, tak żebyśmy mogli wspólnie świętować tą wspaniałą uroczystość.